Siemano moi drodzy, mam dzisiaj dla Was odcinek makijażowy, ale nie będzie to tutorial, będzie to takie bardziej pierwsze wrażenie, chat, make-up, coś takiego. Kiedyś Wam nagrałam taki z produktami Lili Lolo i wszystkim się bardzo podobało i wiecie, że jest jakiś przekrój przez różne produkty tej samej firmy. Pomyślałam, że mogę zrobić Wam dzisiaj coś podobnego, tylko że z inną marką. Dzisiaj mam produkty marki Felicea. To jest polska firma produkująca kosmetyki naturalne. Mam taki przekrój, że jestem w stanie zrobić sobie nimi całą buzię. Poza brwiami, oni mają kredki do brwi w swojej ofercie, ale ja tak się już zakochałam w tych pomadach z Inglota, że sobie nie wyobrażam robić brwi już inaczej, więc już pomalowałam je zawczasu. A zresztą zobaczymy, jak sobie poradzę. To są wszystko produkty, których jeszcze nie używałam. Nie otworzyłam nawet, nie sprawdziłam, wiecie, na ręku nic. W ogóle nawet swatcha jednego nie maznęłam. Z wyjątkiem tego. To jest kredka, nie, ona się jakoś nazywa, cień do powiek. Numerek 52, taki czarny z jakimiś drobinkami. Ja go mam od bodajże od lutego. Wydaje mi się, że go dostałam na spotkaniu blogerek w Zabrzu. W każdym razie już było u mnie w ulubieńcach, ja go używałam i bardzo lubię ten kosmetyk, także to jest żadna niespodzianka. A z tą resztą to zobaczymy. Ja to wybierałam przez internet. Nie miałam opcji gdzieś tam, wiecie, pomacać, zrobić swatchy. Troszeczkę mi pomogła Aga. Pozdrawiam zresztą Agę z dobieraniem kolorów. Niestety myślę, że troszeczkę wtopiłam z błyszczykiem, bo jak widzicie, Color Nude, bo tak mi się wydaje, że on się nazywa, to jest numer 34, będzie trochę dla mnie bardziej dead niż nude, ale zobaczymy, może go na środek dolnej wargi położę po prostu jako taki, wiecie, rozświetlający punkt. Jeżeli nie, no to on trafi do mojej siostry, bo ona jest znacznie, ma znacznie jaśniejszy kolor ode mnie. Też się troszkę obawiam, jak będzie z korektorem, bo wybrałam korektor najciemniejszy, oni mają trzy kolory, wybrałam najciemniejszy, ale też wydaje mi się, że może być mi trochę za jasny. Ale mam też bronzer, może coś tu, w ogóle po prostu przestanę gadać i przejdźmy do rzeczy. Zaczynamy od korektora. Tak jak mówiłam, to jest korektor najciemniejszy, on ma numerek 43. Dobra, już widzę, że będę musiała go nakładać troszeczkę inaczej. Jest mi ciut za jasny. Nie, dobra, jest mi dość mocno za jasny, ale poradzimy sobie z tym. Te produkty, tak jak mówiłam, są naturalne, więc one nie zawierają silikonu. Czyli nie spodziewajcie się, że taki korektor będzie Wam tak sunął po skórze, po prostu wiecie, jakby jak masełko, tylko one mają... one są, no nie wiem, nie lubię używać tego słowa, ale jak tego słowa używam, to wszyscy rozumieją. One są trochę tępe, znaczy ciężko się rozprowadzają, trzeba je troszeczkę rozgrzać w palcach, dlatego ja nie będę go nakładać prosto z tubki, tylko rozgrzeję po prostu odrobinę opuszkiem palca i będę wklepywać sobie wtedy tutaj w tą okolicę pod oczami. Szczerze mówiąc nie przeczytałam, nie sprawdziłam, czy oni to polecają jako korektor pod oczy, ale ponieważ mają tylko ten jeden, a ja postanowiłam, że użyję w większości ich produktów, postaram się jak najmniej używać innych, to zobaczymy, jak on się tutaj sprawdzi. Nie mam korektora, takiego korektora korygującego przebarwienia, czy jakiegoś tam pomarańczowego na przykład. Mam tylko ten jeden. Jak widzicie, no tam całkiem dosyć kryje. Koniecznie trzeba go rozgrzać w palcach, chyba że u mnie po prostu w domu jest teraz tak zimno. Bo myślę, że gdybym próbowała go takim, wiecie, taką kreską nałożyć pod oko i potem rozetrzeć na przykład beauty blenderem, to już by się chyba po prostu nie dało. Dobra, jako tako to okie uznałam, to nie jest korektor do takiego celu, do jakiego ja go użyłam teraz. Czyli do, wiecie, do zakrywania gdzieś tutaj naczynek, czy do, czy pod oczy. To jest korektor taki na wypryski moim zdaniem, albo jak macie jakieś zmiany pigmentacyjne, to będzie w porządku. Do takiego czegoś, co ja zrobiłam tutaj teraz, on się nie nadaje za bardzo. Teraz miejmy nadzieję, że będę w stanie pudrem to trochę wyrównać, żeby nie było aż takich dużych, jasnych placków. To, co mam tutaj w ręku, to jest naturalny puder, on ma numerek 102. I będę go nakładać takim pędzelkiem z Maestro, to jest seria 150, rozmiar 20. Nie wiem, jakie on ma krycie, także zobaczymy, jak on się tam nada. Okej, dobra. Kryje dość mocno. Nie nałożyłabym go też pod oczy. Raczej bym go nałożyła na całą twarz. Ale że dzisiaj używam tylko jego, to nałożę go też pod oczy. Dobra, puder ma takie średnie krycie. Nie jest super mocno kryjący, jak wiecie, jak podkład mineralny, ale to nie jest też bezbarwny, taki, że wiecie, pomalujecie, nic nie ma. Myślę, że o to w tym chodzi ogólnie, w tym ich założeniu, żeby jakieś wypryski, zmiany pozakrywać tamtym korektorem, a wtedy koloryt wyrównać właśnie tym pudrem. Także mniej więcej jakoś to wygląda. Dalej jestem za jasna, więc teraz po prostu sięgnę po bronzer. Mam nadzieję, że on nam tutaj sprawę troszeczkę, wiecie, wyrówna. Bronzer ma dosyć pomarańczowy kolor. To jest, chyba oni mieli tylko jeden do wyboru, tak mi się wydaje, że pudry były jakieś różne, ale bronzer był tylko jeden. Mam nadzieję, że nie będzie totalnie pomarańczowy na mnie, bo on wygląda na bardzo pomarańczowy. On wygląda jak mój róż, także no nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Aha, i nakładam go takim dużym pędzlem z Maestro, to jest numerek 180. Bronzer, tak jak mówię, ma dosyć ciepły odcień, taki troszeczkę w pomarańcz wydaje mi się, że on wpada, ale tutaj na twarz nie patrzę, że nie widzę, żeby on był jakiś super pomarańczowy.
Przyniosłam sobie mój nowy ukochany pędzel do rozświetlacza z Nancy. To jest Nancy fan, ale nie mam rozświetlacza. Ale to nie szkodzi, nałożymy teraz róż. Tutaj w opakowaniu od bronzera i pudru było lusterko. W opakowaniu od różu lusterka nie ma. To jest róż w kolorze 112. Mi się wydaje, że one miały jakieś nazwy kolorów na stronie, jak zerkałam, ale tutaj na opakowaniu mam tylko numerki. Nałożę go tym moim pędzelkiem z Sephory, to jest numerek 51. Ten kolorek jest bardzo ciepły, bardzo taki brzoskwiniowy, myślę, że będzie fajnie wyglądał. Wow, dobra, jest mocny pigment. Będę musiała chyba to rozetrzeć moim pędzlem od pudru. Jest mocny pigment w tym różu. Ja myślę, że mogłabym go spokojnie też używać jako cienia do powiek. Dobra, przejdziemy może teraz do oczu. Trochę mam mocny ten róż, ale zobaczymy, jak oczy pomaluję, jak to będzie wyglądało. Użyję tego korektora też jako bazy pod cienie. Nie przepadam, szczerze mówiąc, za używaniem jakichś tam zastygających korektorów i tak dalej na powieki jako właśnie baz pod cienie, bo uważam, że to wysusza bardzo tą okolicę. No zobaczymy. Ten ma naturalny skład, więc się jakoś tam bardzo nie obawiam. W ogóle te kosmetyki wszystkie mają na opakowaniach napisane, że one są wegańskie, że są bezglutenowe, także jeżeli na takie rzeczy zwracacie uwagę albo takich produktów szukacie, to mogę Wam tutaj przekazać taką informację. To jest taki brązowy cień, on ma numerek 125. Ja bym powiedziała, że to jest bardzo nieoczywisty brąz. Na stronie wyglądał zupełnie inaczej, bo wiecie, to też jest tak, że te kolory na zdjęciach przez internet wyglądają inaczej, Wy macie inaczej ustawione kolory na komputerze niż ten ktoś, kto robił te zdjęcia. Dobra, cień jest bardzo ładny. Cień mi się bardzo podoba. Jego nakładam pędzlem Maestro 480 w rozmiarze 12. Teraz sięgnę po ten pędzelek z Sephory 73 i nabiorę dosłownie odrobinę bronzera i nim rozetrę tutaj załamanie, bo nie chciałabym, żeby ten cień trafił w załamanie również, bo on jest po prostu dość błyszczący. A w załamaniu powieki jest nam to niepotrzebne. Ok, teraz sięgnę po ten cień w kredce. To jest numerek 52 i jego będę nakładać na zewnętrzną część powieki jako taki, właściwie taką sobie kreskę z niego zrobię, tylko nie będę go nakładać bezpośrednio z tuby, bo to jest po prostu duże, bardzo duża powierzchnia i nie będę miała tej precyzji, dlatego sięgnę po pędzelek z Nancy, to jest Angle Detailer. Po prostu nabiorę sobie odrobinę tego produktu normalnie na pędzel i postaram się wyciągnąć taką malutką, delikatną jaskółeczkę. I teraz resztką tego, co mam na pędzelku, przeciągnę tak mniej więcej do 1/4, powiedzmy, dolnej powieki, żeby troszeczkę to zarysować. I wrócę do tego brązowego cienia i na takim pędzelku Nancy Crease rozetrę sobie jeszcze tą dolną powiekę odrobinę. Tym samym cieniem w kredce pomaluję sobie jeszcze górną linię wodną, tak po prostu przymknę oko i poruszam sobie pomiędzy rzęsami, żeby je trochę zagęścić. Nie wiem, czy Wam zrobię zbliżenie, bo to może wyglądać trochę strasznie. Egzorcysta. Nie mam od nich maskary, bo wydaje mi się, że oni po prostu nie robią maskary, albo on po prostu ja na stronie nie widziałam. Podkręcę rzęsy, kupiłam sobie wreszcie zalotkę w Inglocie. Już tamta moja umarła, także mega się cieszę, że w końcu mam nową nówkę, sztuka jeszcze pachnąca ze sklepu wczoraj otwarta. Ok, przechodzimy do ust. Mam tutaj konturówkę. To jest konturówka w numerze 75, ale pamiętam, że na stronie ona się nazywała Coral. Jestem pewna, że tam było napisane Coral. Także wyrysuję sobie usta. Jest niesamowicie kremowa. Jest naprawdę niesamowicie kremowa. I teraz nałożę pomadkę. Ta szminka ma numerek 25 i też mi się wydaje, że na stronie było napisane Coral. Dobra, pomadka ma taki ładny kolor, że nie będę nawet próbować nakładać tego błyszczyka, bo on po prostu zepsuje mi ten efekt. Pomadka jest niesamowicie komfortowa na ustach, jest jak balsam do ust. Zresztą po tym składzie się spodziewałam, że ona będzie nawilżająca. Teraz idzie jesień, no to myślę, że w odstawkę pomału pójdą te wszystkie liquid lipstick, te takie wiecie, zastygające, wysuszające. Ale komfort na ustach jest niesamowity. Czuję się tak, jakbym miała balsam naprawdę na ustach nałożony. Kolor mi się bardzo podoba. Co prawda koralowy to nie jest, to jest po prostu bardzo ciepła czerwień, ale wygląda prześlicznie. No i tak wygląda gotowy makijaż. Wydaje mi się, że jednak tego różu nie nałożyłam za dużo, jak teraz te usta doszły. Jeśli chodzi o... może po kolei, w takiej kolejności jak używałam, to Wam powiem takie, wiecie, krótkie podsumowanie. Jeśli chodzi o ten korektor, to jest korektor, który się będzie nadawał do wyprysków i do jakichś właśnie takich zmian. Absolutnie to nie jest korektor pod oczy, on mi tu podkreślił zmarszczki, także nie używajcie go pod oczy, to było tylko do celów demonstracyjnych, nie róbcie tego w domu. Natomiast rozprowadził mi się, tak jak mówię, trzeba go było troszeczkę rozgrzać, bo on nie zawiera silikonów.
ale jeżeli bardziej cenicie sobie skład naturalny niż to, żeby to wszystko tak, wiecie, idealnie się rozprowadzało, to myślę, że będziecie zadowoleni. To jest najciemniejszy kolor i on jest mi znacznie za jasny, także tutaj proszę bierzcie to pod uwagę. Jeśli chodzi o ten puder, to puder dosyć mocno kryje, ja myślę, że ze spokojem, gdybym nałożyła sobie normalny korektor pod oczy i tym korektorem zakryła troszeczkę właśnie te naczynka wokół nosa, to na spokoju z takim pudrem by mi starczyło, wiecie, wyrównanie kolorytu. Poza tym on daje ładne wykończenie, nie jest taki super turbomatowy, ale nie jest też jakiś taki bardzo rozświetlający, taki jest po prostu naturalnie bardzo wygląda. O. Jeśli chodzi o brązer, no zdecydowanie jest mi za jasny. Myślę, że go oddam po prostu mojej siostrze, która ma bardzo jasną cerę, ale roztarł mi się ładnie, rozprowadził się w porządku. Tak jak mówię, przy różowych karnacjach on będzie wyglądał na pomarańczowy. Tam był chyba tylko jeden kolor do wyboru, brązera, tak mi się mocno wydaje. Jeśli chodzi o róż, kolor jest piękny, pigmentacja jest bardzo mocna, także lekką ręką go nakładajcie, albo sobie można zrobić taką ruską lalę. Mi się bardzo ten kolor podoba. Ładnie mi się rozcierał, nie mam jakichś większych obiekcji do niego. Myślę, że będę go używać z przyjemnością. Zastanowię się, czy też nie sprawić sobie jakiegoś innego koloru, bo ten wygląda bardzo ładnie. Cień do powiek bardzo mi się podoba, też się pięknie rozprowadził, nie mam jakichś tam wielkich uwag do niego, nie osypywał mi się, chociaż też może to jest kwestia tego, że ja zawsze zanim zaczynam nakładać produkt, strząsam nadmiar z pędzelka, więc jeżeli tego nie robicie, to pewnie Wam się osypie. I jakoś ja specjalnego osypywania nie zauważyłam, więc bardzo jestem zaskoczona pozytywnie. Ten kolor jest piękny, jest naprawdę nieoczywistym, fajnym brązem. Bardzo mi się podoba, myślę, że będę go używać regularnie. Cień w kredce to już wiecie, ten cień w kremie wiecie, że go lubię, już lubię go od dawna. On nie zastyga jakoś tak super mocno. O tym właśnie chciałam powiedzieć, zapomniałam chyba na początku. To nie są kosmetyki, tak jak mówię, które mają składy zapewniające 24-godzinną trwałość. To są kosmetyki, które są naturalne. I jak na taki produkt, który zawiera same naturalne składniki, to on i tak się bardzo ładnie rozprowadził i wygląda, uważam, całkiem w porządku. Jeśli chodzi o konturówkę i pomadkę, to po prostu nie mam żadnych uwag. Pięknie mi się rozprowadzały, bardzo ładny kolor, bardzo mocno napigmentowane, super komfortowe na ustach, wielka przyjemność nakładania i to naprawdę uważam, że jest bardzo, bardzo godne uwagi. Zwłaszcza jeżeli się skarżycie na suche usta, to myślę, że tego typu skład i tego typu pigmentacja to będzie właśnie takie, wiecie, fajne rozwiązanie. Z błyszczykiem no się nie wypowiem, bo po prostu ja wtopiłam totalnie. No, wtopiłam totalnie z tym kolorem przez internet. Wydawało mi się, że może uda mi się go jako taki, wiecie, element dodatkowy. Jest mi za jasny, na pewno przekażę go mojej siostrze. Skład też ma bardzo fajny, tak jak mówię, no to są naturalne kosmetyki, więc jeżeli szukacie jakichś takich zdrowszych odpowiedników, to spokojnie mogę Wam polecić. Gdybym z tego wszystkiego miała wybrać mój top 3, to byłyby te trzy rzeczy, czyli pomadka, cień do powiek i róż. Zdecydowanie bardzo fajnie mi się z nimi pracowało, mega zaskoczenie pod kątem tego, że właśnie się nie osypuje, że się ładnie rozciera, nic się nie przykleja. Pomadka mega komfortowo na ustach, bardzo mi się podoba ten kolor, myślę, że będę go nosić przez dłuższy czas. Ewentualnie troszkę sobie przyciemnię boki jakimś takim bardziej burgundem może, albo jakimś takim bordem, żeby mieć taki, wiecie, bardziej jesienny look. I to byłoby na tyle. Jak poużywam ich trochę więcej, to będę mogła Wam dać znać na temat trwałości, bo tak jak mówię, dopiero je otworzyłam, dosłownie w tej chwili się dobrałam do nich. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie mi łapkę w górę. Postaram się, tak jak mówię, w przyszłości przygotować dla Was taki film, w którym będziecie miały bardziej taki wieczorowy, powiedzmy, makijaż, jakiś trochę może kolorowy z kosmetykami mineralnymi. Na ten moment już żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Na razie! Siemano moi drodzy, mam dzisiaj dla Was ulubieńców września i zawsze na koniec miesiąca ludzie mówią, czy na początku następnego miesiąca mówią, że no ten miesiąc minął mi tak szybko, ten miesiąc przeciekł mi przez palce. Nie!